To miał być prosty scenariusz. Mazda 3 w wersji sedan jest trochę lepsza od hatchbacka, a z silnikiem Skyactiv-X to już w ogóle gitara, bo nareszcie auto ma osiągi, na które zasługuje. Nadal nie urywa, ale jest lepiej. Do zobaczenia w następnym odcinku. Tylko że musieli nakombinować i w gamie silnikowej, i w cenniku, i cały misterny plan poszedł. I teraz to już się nie da tego obronić. Ale od początku, mniej więcej w kwietniu 2019 roku, testowałem Mazdę 3 z silnikiem Skyactiv-G o mocy 122 koni mechanicznych. W skrócie, duży potencjał, ale przydałoby się ciut więcej mocy, widoczność jest do bani, a na ostrych zakrętach samochodem można było orać pole, bo tak chciał jechać przed siebie. I jeszcze automatyczna skrzynia biegów, która traci kontakt z bazą. Poza tym to piękny samochód z nieźle działającymi systemami wspomagającymi kierowcę, dobrym systemem inforozrywki i sensownie rozplanowanym wnętrzem. Można lepiej, ale nie każdy może być Volkswagenem. Hashtag niesponsorowanym. To co oni tam nakombinowali z tymi cenami i silnikami? Otóż na przełomie 2019 i 2020 roku na polskim rynku Mazda wycofała z trójki silnik 122-konny i zastąpiła go 150-konnym. Nadal Skyactiv-G z miękką hybrydą i technologią odłączania dwóch cylindrów. W tym 122-konnym powodowało to wyczuwalne wibracje. Ceny poszły w górę o 5000 i w tej chwili wersja 150-konna kosztuje 10000 mniej niż 180-konna z silnikiem Skyactiv-X. Co ciekawe, na papierze 180-konny Skyactiv-X jest minimalnie, ale mimo wszystko bardziej oszczędny od 150-konnego Skyactiv-G. Skyactiv-X to bardzo skomplikowana konstrukcja, która łączy w sobie zalety silników benzynowych i wysokoprężnych, czyli bezpośrednią reakcję na pedał gazu, a jednocześnie niskie zużycie paliwa i elastyczność. To dzięki systemowi samoczynnego zapłonu sprężonej mieszanki świecą, w skrócie SPCCI. I więcej na ten temat opowie Christian Schulze, dyrektor badań technicznych i zgodności przepisów technicznych w Europejskim Oddziale Badań i Rozwoju Mazdy. For Skyactiv-G, we have already introduced a very high compression ratio. That means we compress the air-fuel mixture a lot to have more efficient burning. For the Skyactiv-X, we have now started an additional measure. We are using a very lean mixture. That means we are using a lot of air in comparison to a little bit of fuel. This makes the combustion very efficient. The problem is such a fuel cannot be ignited directly by a spark plug, and that's why we need compression ignition. This has never been possible to control the compression ignition, and what we do now is we compress this lean mixture and then we use an additional very small fuel amount which we explode by a spark plug to create a pressure wave inside of the cylinder. And this pressure wave runs like a tsunami through the cylinder and then ignites all the rest. This is a way how we can really control this compression ignition and achieve a very, very high efficiency. As we now bring so much air into the engine, we have a very wide open throttle. So this engine breathes very easily. That means the reaction to acceleration commands through the throttle are very direct and very responsive. So this engine is really very agile. A jak zapewnienia producenta mają się do realiów? W cyklu mieszanym Mazda 3 sedan Skyactiv-X z manualną skrzynią biegów powinna zużywać około 5,5 litra na setkę. To był mój najlepszy wynik poza miastem. W cyklu mieszanym mam około 6 litrów, czyli w granicach przyzwoitości. No, ta pani na pewno nie osiągnie 6 litrów na setkę. Poza tym tu była podwójna ciągła. Od razu przyznaję, że nie jeździłem jeszcze wersją 150-konną. Ale w stosunku do 122-konnej trójki, Skyactiv-X jest bardziej elastyczny w przedziale 2-4 tysięcy obrotów. Poniżej tego czuć, że to jednak silnik wolnossący, a nie turbo. Jest to o tyle irytujące, że ekoniańka każe Ci jechać na szóstym biegu już w okolicach 50-60 km na godzinę, czyli na obrotomierzu jest poniżej tych 2000, kiedy z silnika da się coś wykrzesać.
Ponadto przy niektórych manewrach silnik z dużym opóźnieniem reaguje na pedał gazu, na przykład toczę się do skrzyżowania z zamiarem skrętu w lewo. Akurat sprzeciwka jest inny człowiek, który też chce skręcić w swoje lewo, więc na skrzyżowaniu jest czysto, bo blokujemy sobie te skrzyżowania, wciskam gaz, mijają cenne ułamki sekund, a ten z naprzeciwka już zjechał ze skrzyżowania, teraz już jedzie inny pojazd, który zaraz wjedzie we mnie, ja jestem z pedałem w podłodze i czekam, aż komputer przełknie moją niezgodną z dyrektywą unijną emisję i pozwoli mi zjechać ze skrzyżowania. To są ułamki sekund, ale w codziennym ruchu ulicznym podejmujemy decyzję w oparciu o przekonanie, że samochód zareaguje na nasze polecenie tak, jak powinien, czyli wciskam gaz i jadę, a nie czekam na zmiłowanie. Rozumiem, że Mazda jest małym producentem, który chciał optymalizować istniejące napędy spalinowe zamiast inwestować w elektryki. Ale to też nie wyszło, bo w międzyczasie Mazda zaprezentowała pierwszy model o napędzie elektrycznym. Nie twierdzę, że znam dobre rozwiązanie, po prostu zauważam, że wielu graczy skupiło się na silnikach turbodoładowanych lub napędach hybrydowych i być może coś w tym jest. Prowadzenie takie jak hatchback na początku jest świetnie. Długie, szybkie zakręty, trójka w sedanie pokonuje jak po szynach, a potem dojeżdżasz do ostrego zakrętu, który wydaje ci się, że pokonasz tak samo bez problemu i nagle okazuje się, że przednie koła walczą o przyczepność. Pomijam już fakt, że trzymanie boczne w tych fotelach jest umiarkowane. Ja przynajmniej mogę się trzymać kierownicy, ale pasażer mi na zakrętach jeździ z prawa na lewo i na odwrót. Hamulce łapią wysoko i to jest plus. Skrzynia biegów manualna, więc nie ma problemu z wariującym oprogramowaniem automatu. Wyciszenie jest ok i przede wszystkim w sedanie jest znacznie lepsza widoczność niż w hatchbacku. Słupki C są mniejsze, na tylnych drzwiach są większe okna i tylne okno też jest większe. To wszystko na plus. W hatchbacku z wczesnej produkcji narzekałem na to, że podpięcie telefonu z Android Auto powodowało, że znikają informacje o ograniczeniach prędkości. Teraz jest o tyle lepiej, że samo Android Auto nie powoduje, że znikają ograniczenia prędkości. Dopiero kiedy włączy się nawigację Google'a, to wtedy te ograniczenia znikają, ale to niestety jest przypadłość większości samochodów, chyba poza Mercedesem, wszędzie tak się dzieje. Kabiny sedana i hatchbacka niczym się nie różnią. Są spore kieszenie w drzwiach, uchwyty na napoje, obszerne schowki. Nie rozumiem, kto i dlaczego umieścił port USB nad jednym z uchwytów na napoje w taki sposób, że będzie zawadzał o półlitrową butelkę, ale to szczegół. Czepiam się też, że wspomniana półlitrowa butelka przewraca się na zakrętach. System inforozrywki jest prosty w obsłudze, wyświetlacz czytelny. Podoba mi się, że można ustawić pewne reguły, jak na przykład włączanie przedniej kamery przy każdym uruchomieniu silnika. To ma sens na przykład w sytuacjach, kiedy parkujesz tyłem, a potem musisz wyjechać z ciasnego miejsca parkingowego lub z garażu i nie widzisz, co dzieje się po bokach z przodu. Podoba mi się też intuicyjne sterowanie opuszczaniem lusterek przy parkowaniu. W wielu samochodach trzeba się do tego dokopać w menu, a tu wystarczy nacisnąć przycisk lusterka, które chcesz, żeby się opuściło. Z tyłu bez zmian jest to o tyle istotne, że na przykład Mazda 6 w wersji sedan ma dłuższy rozstaw osi niż kombi, bo projektanci założyli, że to może być limuzyna. W przypadku trójki nikt takich założeń nie robił. W sedanie z tyłu jest tak samo mało miejsca na nogi jak w hatchbacku. Nie ma gniazda USB, ale przynajmniej jest podłokietnik z uchwytami na napoje. Całe 20 cm, o które sedan jest dłuższy od hatchbacka, znajduje się za tylną osią. Po prostu jest dłuższy i ma znacznie większy bagażnik. 450 litrów zamiast 350. Zaraz, przecież w teście hatchbacka mówiłem, że bagażnik ma tylko 327 litrów, a w sedanie miał wtedy 444 litry. Doszło do cudownego rozmnożenia. Dla pewności zmierzyłem miarką i wychodzi ponad 500 litrów, a gdyby uwzględnić wnękę na koło zapasowe, pewnie byłoby blisko 600 litrów. Rozumiem niewielkie rozbieżności wynikające z różnych metodologii, ale nie ponad 50 litrów. W dodatku Mazda zaniża wynik. Ostatnio z czymś takim spotkałem się w Lexusie ES.
Do bagażnika mam dwa zastrzeżenia. Brak haczyków na siatki z zakupami i konieczność popychania oparć, żeby się złożyły. Równie dobrze mogę je otworzyć od strony kabiny pasażerskiej, gdzie z dużym prawdopodobieństwem i tak będzie musiał udać się wyższy kierowca, żeby przesunąć na chwilę fotel, bo inaczej zagłówek zawadza o oparcie. Plus, że po złożeniu oparć uzyskujemy płaską przestrzeń ładunkową, ale i tak trzeba pokonać wysoki próg załadunkowy. Ceny Mazdy 3 zaczynają się od 100 tysięcy złotych, niezależnie od typu nadwozia, za i tak już nieźle wyposażoną wersję Kai. Mowa o wzmocnionym już silniku Skyactiv G z manualną skrzynią biegów. To o 5 tysięcy więcej niż niedostępna już wersja 122-konna. Do Skyactiv X trzeba dopłacić 10 tysięcy złotych. W wyższych wersjach wyposażenia hatchback z silnikiem Skyactiv X dostępny jest też z napędem na wszystkie koła, co podnosi jego cenę o kolejnych 10 tysięcy złotych w stosunku do wersji z napędem na przód. Testowy egzemplarz to Enso, czyli najwyższa wersja wyposażenia z manualną przekładnią za 132 tysiące złotych. Mazda 3 z silnikiem Skyactiv X miała być odpowiedzią na zbyt słabą, moim zdaniem, 122-konną wersję Skyactiv G. Ale lepszy interes zrobili ci, którzy poczekali i załapali się na wzmocnioną Skyactiv G, bo za 5 tysięcy dostali 28 koni, a dopłacać dychę za kolejnych 30 koni nie ma sensu. Szczególnie gdyby Mazda znów coś pozmieniała i za chwilę wprowadziła na przykład mocniejszy Skyactiv X. A jak Tobie podoba się Mazda 3 w wersji sedan i co sądzisz o technologii Skyactiv X? Daj mi znać w komentarzach pod filmem. Subskrybuj, oceniaj, dziel się moimi testami. Jeśli chcesz poznać moją pracę od kuchni, odwiedź kanał Marek's Gear, sprzęt Marka, do którego linkuję na ekranie i pod filmem i w opisie i tak dalej. A pełną wersję tego odcinka, tego tu, obejrzysz na antenie kanału Motowizja w programie Motojazda Garaż Motowizji. Premiera w niedzielę o 12, powtórka w poniedziałek o 20.